Mimo trudności nawet z nabyciem słomy do spania i prześcieradeł, pomieszczenia klasztorne zapełniły się prawie natychmiast. Generał uzyskał drugi mediolański obiekt, który wystarczył zaledwie na parę dni. Napływ ochotników przeszedł wszelkie oczekiwania. Zrozpaczony Dąbrowski musiał odesłać prawie 5000 osób z powodu niemożności ich zakwaterowania. Kolejny klasztor, w którym mogło się pomieścić 1000 ludzi, zapełnił się w 3 dni. Alarmował o dalsze budynki. Polscy legioniści na przeglądzie przed mediolańską katedrą. Przejęta od starożytnych Rzymian nazwa Legion oznaczała dywizję, samodzielną jednostkę taktyczną złożoną z 3 rodzajów wojsk. Generał Józef Wielchorski otrzymał nominację na dowódcę 1. Legii. Żołnierzy wychowywano w duchu demokratycznym, w poczuciu równości wobec prawa. Do wszystkich zwracano się obywatelu. Porucznik Cyprian Godebski, żołnierz i poeta, wydawał w odpisach gazetę pod tytułem Dekada Legionowa. Organizował kursy dla analfabetów, rozwijał działalność oświatową wśród żołnierzy. Przygotowywał świadomych obywateli Polski demokratycznej, jaka powstać miała po powrocie do kraju. Bonaparte maszerował na Wiedeń. Dąbrowski koncentrował legiony. Zamierzał przebijać się siłą przez Chorwację i Węgry do Galicji. Ale austro-francuski rozejm podpisany w kwietniu 1797 roku w Leuven przekreślił te plany. Legionistów wycofano z frontu na nowe miejsca postoju. Nie tracili jednak nadziei. Reggio Emilia, kolejne miasto, gdzie stacjonowali polscy legioniści. Mimo rozejmu, Austria parła do nowej wojny z Francją. Wprowadziła do Włoch swoją armię, buntowała lombardzkich chłopów przeciwko rewolucji, dostarczając im broń. Chłopskie oddziały kontrrewolucyjne otoczyły miasto Reggio Emilia. Uratowało je brawurowo 400 polskich legionistów, którzy partyzantów rozproszyli. Komendant miasta Sormani specjalnym pismem dziękował za to Dąbrowskiemu. Legioniści śpiewali pieśni z czasów powstania kościuszkowskiego. Dla nich ono nadal trwało, a zresztą nowych pieśni jeszcze nie zdążyli ułożyć. Około 7 lipca od polskich władz emigracyjnych z Paryża przybył do Reggio Józef Wybicki. Zamieszkał na placu w centrum przy legionowym odmachu. Ten 50-letni patriota, wybitny polityk, z wielkim wzruszeniem oglądał codziennie żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego. Pod natchnieniem chwili napisał pieśń Legionów, którą wsławił się w pamięci Polaków. Oto rękopis pieśni Legionów, jeszcze Polska nie umarła. Koszary ułanów w dawnym klasztorze w Reggio. Legioniści pilnie strzegli przed kontrrewolucją zagrożonego miasta Reggio Emilia. Na rogatkach przy każdej z 4 bram stacjonowało po 200 legionistów. Tymczasem Bonaparte przygotowywał proces wyzwolenia i zjednoczenia całych Włoch. Miała powstać jedna zjednoczona republikańska Italia. Włosi przyjęli to z entuzjazmem. Organizowali święta narodowe, do których włączyli się również Polacy. Kronikarz miasta Modeny dokładnie opisał mundury legionistów polskich, podając, że w dowód wdzięczności i jedności z Lombardią oficerowie i żołnierze polscy nosili epolety w kolorach lombardzkich z napisem „Wszyscy ludzie wolni są bracia”. A tak kronikarz utrwalił wizerunki polskich legionistów.
Podziwiano piękno tych ubiorów oraz zdyscyplinowanie i dzielność polskich żołnierzy. Uważano ich za najlepszą część armii Bonapartego, a także za najlepszą osłonę patriotów włoskich przygotowujących odrodzenie Italii. Dlatego z chęcią pomagano legionistom w organizowaniu polskich uroczystości narodowych. Plakat zapraszający na spotkanie z okazji święta legionowego ku czci bohaterów, którzy zginęli w obronie wolności. Centrum Reggio, siedziba, w której Dąbrowski umieścił główną kwaterę legionów, a także szpital wojskowy. Sala, w której generał Dąbrowski obradował wraz z radnymi miasta Nowej Republiki Cyzalpińskiej. Pamiątki związane z początkiem włoskiego marszu ku niepodległości i zjednoczeniu. W lutym 1798 roku Francuzi wśród ciężkich walk z kontrrewolucją i rojalistami zajęli państwo kościelne. W walkach zasłynął generał Aleksander Rożniecki, dowódca jazdy i artylerii konnej. Legiony w ciężkich bojach maszerowały na Rzym. W walkach zasłynął wraz ze swymi oddziałami pułkownik Kobylański. W dniu 3 maja, w rocznicę Konstytucji, Polacy z Dąbrowskim na czele wkroczyli do Rzymu. Maszerowali przez bramę Porta del Popolo,